Lepera, że tenże jako wicepremier Polski przywoził go nawet do polskiego Sejmu. Andrzej Leper wszedł rzeczywiście bardzo głęboko w te relacje z takimi ludźmi jak ludzie z Zakonu Rycerzy Michała Archanioła. Zakon Rycerzy Michała Archanioła w Polsce wykupywał mnóstwo nieruchomości, setki nieruchomości. Często były to uzdrowiska, pensjonaty w Nałęczowie, w Kazimierzu nad Wisłą, w Konstancinie i przede wszystkim w Tatrach, czyli tam, gdzie ja w tej chwili przebywam, skąd do Państwa przyjechałem. Wykupili tam mnóstwo pensjonatów i hoteli. Telimena, Biały Potok, wymieniamy te zakony i pensjonaty w naszej książce Niebezpieczne Związki Andrzeja Lepera. Dlaczego tak bardzo zakonowi zależało właśnie na Tatrach? Chcieli kupić nawet kolejkę na Kasprowy Wierch i Zakopiański Aquapark. Dlatego, że tam jeździ tysiące rosyjskich turystów. Chciano mieć ich pod kontrolą. Jeżeli Państwo bylibyście w takim miejscu właśnie jak Biały Potok, Telimena czy wiele, wiele innych, które wymieniamy w tej książce, to możecie być Państwo pewni jednego, a mianowicie pełnej obsługi audio-wideo. Bo po to przecież to wszystko zostało zakupione. Andrzej Leper wiedział o tych interesach, Andrzej Leper w jakiejś mierze uczestniczył, współuczestniczył w tych interesach, także wielu, wielu innych. Gdy wszedł w te niebezpieczne związki, to już później ta pętla się tylko zaciskała. Petros Tech, o którym Państwu powiedziałem, bardzo się czegoś w pewnym momencie zaczął bać. Ten przedstawiciel Zakonu Rycerzy Michała Archanioła na Polskę. Tomek Buzyński znał go z dawnych lat. Spotkał się z nim kilka razy w ostatnim czasie. Jedno spotkanie odbyło się także w mojej obecności. Muszę Państwu powiedzieć, niezwykłe wrażenie, jak wielki chłop, 1,95 wzrostu, 150 kilo wagi, a trząsł się jak dziecko, przypalał papierosa od papierosa i nie mógł sklecić dwóch zdań w kolejności, w jakiejś logicznej kolejności. Był przerażony. Wiecie Państwo, jeżeli ktoś ma wiedzę, niebezpieczną wiedzę, to można z nią zrobić użytek dwojaki. Pierwszy sposób. Schować to głęboko do szuflady i zapomnieć. Drugi, ujawnić opinii publicznej. Bo opinia publiczna, czyli Państwo, jesteście największą ochroną. Ja miałem takie sytuacje w swoim życiu jako dziennikarz kilka razy i wiem, co się wtedy czuje. Kiedy człowiek ma taką wiedzę i bardzo się boi. Pierwszy raz miałem taką sytuację, gdy chciałem opublikować tajne akta Jarosława Sokołowskiego pseudonim Masa. Był to rok 2003. Sokołowski wtedy bardzo dużo mówił o działaniach tak zwanego Pruszkowa, ale rozpędził się i w paru zdaniach opowiedział o tym, że Pruszków zawarł układ z mafią, z politykami SLD w kwestii podziału rynku automatów do gier. A był to czas, gdy SLD rządziło, bo był premier Miller, prezydent Kwaśniewski i szef służb Barcikowski. I prokuratorzy mieli problem. Świadek korony nie może kłamać, nie może być wiarygodny do połowy, tak jak nie można być do połowy w ciąży. Albo jest wiarygodny w całości, albo wcale. I wtedy przestaje być świadkiem koronnym. Powstał problem, co zrobić z takim świadkiem, który z jednej strony zamyka cały zarząd Pruszkowa do więzienia, a z drugiej strony mówi o tym, że politycy partii rządzącej weszli w układ z największą organizacją przestępczą w Polsce. Co zrobić z takim świadkiem? Prokuratorzy wybrali wariant, do którego nie mieli prawa wybrać. Uznali, że Masa jest wiarygodny do połowy. Dokładnie do tej połowy, gdy mówi o gangsterach. A tam, gdzie mówi o politykach, jest niewiarygodny. A jeden z prokuratorów krajowych się zdenerwował i dał mi te akta w całości. Ja z tymi aktami poszedłem do moich przełożonych, Marka Króla i Staszka Janeckiego z tygodnika Wprost. I mój problem stał się ich problemem, bo nie wiedzieli, co z tym zrobić. Publikować? Bali się. Nie żyjemy w próżni. Z drugiej strony nie publikować, też nie wiadomo, co będzie dalej. Powstał problem i ten problem rzeczywiście narastał. W redakcji Wprost zaczął pojawiać się Michał Tober, rzecznik rządu Leszka Millera, który wtedy był premierem. Ja rozumiałem, że w gabinecie moich szefów trwają negocjacje. Publikować, nie publikować. Nie będę tutaj Państwu opowiadał szczegółów, opisałem je w książce, czego nie powie masa o polskiej mafii. Ale podejrzewam, że gdyby nie pewnego rodzaju działania Jarosława Kaczyńskiego, który poszedł na rozmowę z Markiem Królem, te materiały do dziś nie ujrzałyby światła dziennego. Ujrzały, mocno okrojone, mocno gdzieś tam przefiltrowane, ale ujrzały. I to był rzeczywiście taki pierwszy moment, zanim ujrzały, w którym ja nie bardzo wiedziałem, co zrobić z tą wiedzą, bo ja wiedziałem, że o mojej wiedzy, o tym, że przyniosłem takie dokumenty do Wprost, wie już Miller, wie jego rzecznik, wie wiele osób z SLD, ale nie wiecie Państwo, nie wie opinia publiczna. I to był moment, którego ja się bardzo bałem. Gdy się okazało, że opinia publiczna już to wie,
to rzeczywiście była to wielka ulga, oczywiście iluzoryczna, bo rozpoczęły się wezwania do prokuratury w Płocku, która chciała ujawnić, skąd mam te akta. Grożono mi po raz pierwszy wtedy więzieniem. Ale w sumie i tak było to lepsze niż to zagrożenie, gdy człowiek nie wiedział, z której strony może dostać. Czy ze strony ludzi, którzy rządzą krajem, czy ze strony zwyczajnych gangsterów z Pruszkowa. W jakiejś mierze Petro Stech był w podobnej sytuacji. On miał wiedzę o zakonie, miał wiedzę o Andrzeju Leperze, miał wiedzę o swoich kolegach z zakonu, a jednocześnie nie wiedział, czy może tą wiedzę ujawniać, czy nie. Czegoś się bardzo bał. Wybrał wariant pośredni. Ujawniać nam tą wiedzę, ale stopniowo. Resztę miał nam dopowiedzieć do tego, co już zdążył powiedzieć. W marcu 2016 roku mieliśmy się spotkać w hotelu Ukraina w Łódzku, największym, najlepszym hotelu w tym 400-tysięcznym mieście. Nie mogłem pojechać ja. Okazało się w ostatniej chwili, że nie może pojechać też Tomek. Miał pojechać jego kolega z ABW z Warszawy, którego Petro Stech także znał. 2 godziny przed spotkaniem został zamordowany. Zabrano jego dokumenty, paszport, zabrano wszystko. Wy uwierzcie, czy Państwo uwierzycie, że to przypadek, że w momencie, gdy ten człowiek umierał, nastąpiła awaria monitoringu w tym hotelu Ukraina w Łódzku. Pochowano go nazajutrz po śmierci. Nie dopuszczono do czynności śledczych nawet znanego na Ukrainie rodzonego brata Petro Stecha. Zakopano go jak najszybciej, tak jakby komuś bardzo zależało na ukryciu dowodów w tej sprawie. Jakby powodowany pewnego rodzaju wyrzutami sumienia, mój kolega Tomek Budzyński pojechał na Ukrainę na rozmowę z Petro Stechem. Zorganizował takie spotkanie. Ono się odbyło, niezwykłe spotkanie, które zamieszczamy od pierwszego słowa do ostatniej kropki. Myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni opublikujemy je w internecie, ale jest ono w książce. Pełny zapis tego spotkania od pierwszego słowa do ostatniej kropki zaczyna się od tego, że Nikoła Hinajło, ten rzekomy prawosławny ksiądz, w rzeczywistości oficer SBU, który udaje księdza, podobnie jak wielu innych ludzi z tych służb, którzy stworzyli zakon, także zostali fałszywymi księżmi prawosławnymi. Zaczyna się od tego, że grozi Tomkowi, mówiąc, że był niedawno pewien działacz samoobrony u niego, nazywa się Podgórski. Miał szczęście, że miał szybkie auto i dojechał do granicy, bo gdyby nie miał szybkiego auta, to już by do granicy nie dojechał, a jakby nie dojechał, to nigdy by Ukrainy nie opuścił, bo odpowiedni ludzie zostali powiadomieni. Bo on mówi do Tomka, Nikoła Hinajło, nagrywał mnie w moim własnym mieszkaniu. Pan sobie to wyobraża? Dlaczego padły te słowa? Dlatego, że pan Nikoła Hinajło wiedział, że Tomasz Budzyński nagrywa go. On zresztą nagrywał także Tomasza Budzyńskiego i nie tylko audio, ale także wideo. Tomek wiedział, gdzie wypatrywać kamer. Więc to była rozmowa 2 zawodowców, 2 specjalistów ze służb specjalnych, z których jeden udaje prawosławnego księdza, a drugi jest byłym szefem delegatury ABW. Niezwykle ciekawa rozmowa. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę, może ją przeczytać w książce, która bardzo wiele mówi o relacjach polsko-ukraińskich, o niebezpiecznych związkach Andrzeja Lepera, o wielu, wielu innych sytuacjach, na przykład dotyczących wojny ukraińsko-rosyjskiej. Jak powiedziałem, zapis tej rozmowy zamieścimy niebawem w internecie. Wiele mi powiedziała, choć oczywiście pan, nie powiem ksiądz Hinajło, bardzo się kontrolował, ale nawet kontrolując się i tak powiedział naprawdę wiele bardzo interesujących rzeczy. Proszę Państwa, Andrzej Leper, wchodząc w kręg takich ludzi, z jednej strony był pewnego rodzaju marionetką, z drugiej strony ci ludzie dawali mu dostęp do pewnej wiedzy, którą Andrzej Leper próbował wykorzystywać. Pamiętacie Państwo jego rewelacje dotyczące talibów w Klewkach i w Kiejkutach? Śmiano się z tego do rozpuku, aż nagle się okazało, że Leper mówił prawdę. Andrzej Leper nad jeziorem Świteś uzyskał niezwykle ciekawe informacje innego rodzaju, dotyczące gazowego przekrętu stulecia, ale tych informacji nie zamierzał już publikować, przedstawiać opinii publicznej. On te informacje zamierzał wykorzystać tym razem inaczej. Chciał dzięki nim wrócić do życia politycznego, do wielkiej polityki, chciał wyczyścić swoje procesy sądowe, wszak wiedział, że w Polsce często sprawiedliwość się kupuje, że to nie działa tak, że często osoby winne idą do więzienia, a niewinne są uniewinnione. Wiedział, że różnie to w Polsce bywa i wyobrażał sobie, że mając pewne elementy nacisku, uda mu się doprowadzić do sytuacji, w której jego sprawy karne zostaną wyczyszczone. Zresztą na przykład seksafera była wzięta z sufitu, bo kobiety, które go oskarżały, wycofywały się później z zeznań. Jedna wyjechała do Włoch, inna się wycofała.
zeznań, jeszcze inna okazało się zeznawała pod przymusem, bo w jej mieszkaniu zarejestrowano orgię i to był środek nacisku na nią. Ja nie chcę Państwu powiedzieć, że Andrzej Leper był bielszy niż biel, bo nie był. Miał wiele na sumieniu, ale nie był tak czarny, jakim go przedstawiano. Z całą pewnością mocno popracowano nad jego wizerunkiem, oczywiście negatywnie. Proszę Państwa, Andrzej Leper miał tę wiedzę, oczywiście nie ma darmowych obiadów. Za każdy obiad ktoś musi zapłacić, więc to nie było tak, że on taką wiedzę dostawał i nic nie robił. To był pewien barter. Dostał wiedzę o tym, jak wyglądały kulisy kontraktu gazowego. Państwo pamiętacie, że podpisaliśmy z Rosją umowę, tam toczyły się negocjacje jeszcze od początku lat 90., trwało to wiele lat, ale kluczowe decyzje zapadły za kadencji pana premiera Tuska i pana ministra Pawlaka, które zobligowały nas do kupowania rosyjskiego gazu do roku 2022 na warunkach, na jakich nie kupuje żaden inny kraj europejski. Mieliśmy kupować ten gaz do roku 2037, ale rozpętała się burza medialna i polityczna. Ktoś się przestraszył, skrócono ten czas do roku 2022. Ale i tak na kilkanaście lat uzależniono nas od rosyjskiego gazu, za który przepłacamy prawie miliard dolarów rocznie. Proszę Państwa, innymi słowy, Niemcy, Francuzi, Włosi kupują ten gaz prawie miliard dolarów taniej niż Polacy. Po co kupować coś drożej niż inni? Po co kupować coś w nadwyżce, z którą nie wiadomo co zrobić? Bo nie dość, że ten gaz kupujemy najdrożej w Europie, to jeszcze nie wolno nam odsprzedawać nadwyżki, a kupujemy 1,5 razy więcej gazu niż potrzebujemy. Państwo macie swoje gospodarstwa, kupowalibyście 1,5 razy więcej czegoś niż potrzebujecie bez możliwości odsprzedaży tego, a tak się robi w Polsce na bazie tego kontraktu polsko-rosyjskiego. Kupujemy 1,5 razy więcej rosyjskiego gazu niż potrzebujemy bez możliwości odsprzedaży. Wolno nam go tylko magazynować. Jednym słowem, uzależniono nas od rosyjskiego gazu dokumentnie. Ten ordynarny przekręt w biały dzień, kupować więcej niż potrzeba, drożej niż potrzeba, bez możliwości renegocjacji, jak to nazwać? Jak to nazwać, jeżeli nie ordynarnym przekrętem w biały dzień? Miliard dolarów rocznie przez kilkanaście lat. Popatrzcie Państwo na gigantyczne kwoty, o jakich mówimy. Ten ordynarny przekręt w biały dzień nazwano